Hold up. Witajcie moi kochani w pierwszym odcinku z drugiej serii Zakonu Równowagi, czyli wiadomo, 51 level, no i pierwsze zadanie, jakie będą dla nas. Czyli najpierw koboldy z Nidhal, później pewnie questik, a później już werbin, czyli to już się okaże w kolejnych odcinkach. Nasze pierwsze zadanie z tej drugiej części Zakonu Równowagi, no to oczywiście są koboldy. No chyba nie ma osoby, która nie wie gdzie się znajdują koboldy, albo osoby, która nigdy tam nie była, mając wyższy niż 50 level, no bo tam naprawdę chyba każdy był, bo jest to dosyć dobre ekspowisko. No bynajmniej było kiedyś, czyli za moich czasów, kiedy tych ekspowisk było bardzo mało na takich niskich levelach. Teraz to wiadomo, tam są jakieś pszczoły i w ogóle jakieś nowe, inne ekspowiska. Mówię oczywiście w kwestii 5-6 lat. No ale wiadomo, koboldy, co by nie było, no to są cały czas tak samo sławne. Także zabiorę was tam teraz i krótko tylko zobaczymy, jak to wygląda. No wygląda tak jak zawsze. Są trzy mapki. No i takie krótkie przejście do elity drugiej, ale to nas nie interesuje w tym filmiku, ponieważ my mamy się tutaj skupić tylko i wyłącznie na samych koboldach jako ekspowisku, tak żeby można było zrobić nasze wyzwanie. Od razu mówię wam, że tutaj nie wiem, czy uda mi się zobaczyć, czy będą wolne, czy nie. Chociaż jest godzina poranna. No ale nic nie ma, także trzeba chwilę poczekać. No, no i po 10 minutach na szczęście się wszystko z powrotem zrespiło. Tutaj dużo osób jest o każdej porze dnia, i w godzinach szkolnych, i w godzinach popołudniowych, także trzeba sobie znaleźć czas, jeżeli chcecie tutaj expić. No jak widzicie, mamy teraz 34% mojego levela. No i ruszamy na te grupki. No właśnie to jest plus tego ekspowiska, że są tutaj same grupki. Więc jak ktoś po prostu chce się skupić na takim ekspieniu, że 5 minut przejdzie wszystko, poczeka aż się zrespi od nowa, znowu przejdzie wszystko, no i ma na tyle dobre EQ, że sobie poradzi z tymi wszystkimi grupkami, no to naprawdę polecam to ekspowisko, bo tutaj bardzo szybko się expi. Wiadomo, jak gdzieś się pójdzie na pszczoły, to jest tego dużo więcej niż tutaj, no ale koboldy są wbrew pozorom dalej dobrym ekspowiskiem. No i oczywiście są loty, są unikaty, są zwykłe itemki, są miksturki lecznicze, jest wszystko to, co powinno być. No, że jest to bardzo stare ekspowisko, no to te miksturki już są, że tak powiem, nie są za dobre. To są te takie flakoniki z różowym płynem w środku. One leczą po 450 życia, więc na 50 levelku to już nie jest aż tak dużo. No ale zawsze coś. No i zawsze można zwrócić jakieś unikaty. Na zwykłych światach są one warte trochę. No bo tam każdy ktoś, kto sobie expi albo ma taki 50 level, czy tam 55, czy któryś, mógłby sobie jakieś tam unikaty kupić. Na pewno są, coś jest na tancerza ostrzy, z tego co pamiętam. No ale tak czy tak, coś tam można wylocić i nawet przy okazji, mając szczęście, expiąc, można coś tutaj zarobić. No dobra, przejdźmy już, nie wiem ile. No teraz przejdziemy drugi poziom i zostanie nam tylko trzeci. No, a wbiliśmy już 15% naszego levela, także 15% minęło, szczerze wam powiem, 3 minuty, 4 minuty filmiku, a od 2 minut może jesteśmy na ekspowisku, także jak widzicie, warto. No i tutaj na samym dole jest najwięcej tych grupek, to wiadomo, jeszcze można trochę przeekspić. No i na końcu jest ta grupka 6, której ja póki co jeszcze nie potrafię pokonać, bo już próbowałem, byłem tutaj wcześniej, ale to zależy od EQ, zależy od umiejętności. To jest ekspowisko dobre tak samo jak na 50 levelu, tak samo jak na 59. Za moich czasów, jak się expiło, no to na koboldach siedziało się równo do 60 levela i dopiero szło się na HeroQuesta. Teraz są, wiadomo, inne możliwości, no ale na pewno da radę tutaj coś porobić. Tutaj jeszcze grupeczka, no i już mamy 60%, także już wbite mamy 25. Także 30 parę procent na tym 51 levelu można wbić luźno. No i tutaj jest przejście niżej na elitę drugą. Tam też jest parę grupek, ale to już nas nie interesuje. My się przenosimy, bo jak widzicie, udało nam się zrobić questa, nie wchodząc tutaj
i nie musząc bić tego, więc jeżeli ktoś ma takie słabe EQ jak ja, to nie ma się co martwić, za jednym przejściem pełnym tych koboldów może zaliczyć całe wyzwanie z zakonu równowagi. No jak widzicie, jeszcze mi to nie idzie, ale mam nadzieję, że na dniach, jak wbiję trochę wyższy level, to coś się zmieni. Także teraz czekamy chwilę i idziemy odebrać oczywiście wiadomą nagrodę w postaci punktów tutaj expa. No i trzeba będzie sobie dobić 52 level, żeby zacząć tutaj drugie zadanie, które również daje zakonnik z Nidhal. Także możecie dobić od razu 52 na koboldach, albo jak ja zaraz sobie tutaj włączę staminę w dodatkach i pójdę sobie poekspić trochę na Margonem na telefonie. Tam też dosyć szybko można dobić ten level, także żeby się nawet nie ruszać z miasta, to załatwię to na Margonem mini, no i później zaczniemy robić kolejne wyzwanie z zakonu równowagi. Także póki co ja uciekam, stamina działa, można lecieć poekspić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.